W wieku 17 lat wydał tomik poezji, jedyny, to jest właśnie ten tomik autorski, który mi podarował. Co jest niesamowitego, że taki młody chłopak właśnie gdzieś kupił jakiś noteś. Ojciec jego, pan Zbyszek, wraz z małżonką Krystyną. Raz jeszcze, proszę Państwa, usłońcie się, kochani, jakże przemijający jest zawód aktora. Te słowa powiedział Mariusz w szpitalu w Centrum Onkologii w Warszawie i tam się spotkaliśmy. Tam usłyszałam od niego te słowa. Wówczas pracowałam w Centrum Onkologii, to był taki moment w moim życiu. Mówił je spokojnie, mówił je, można powiedzieć, w sposób świadczący o pogodzeniu i zrozumieniu tego strasznego wyroku, jaki go spotkał, ale jednocześnie była w nim wola walki i jakaś nadzieja, która nie wiem skąd brała się i na szczęście w nim tkwiła. Miał niezwykłą twarz, bardzo fascynującą i taką różnorodną w swoich odsłonach. Umówiłam się z Mariuszem na pierwszą sesję próbną i to jest efekt naszej próbnej sesji. Do tej właściwej nie doszło, nie zdążyliśmy.